Festyn kultury kaszubskiej i religijnej rokrocznie realizowany jest w święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki parafii w Gościcinie. Pomysł już zrodził się bardzo dawno, na początku, kiedy powstało zrzeszenie, żeby po prostu w imieniny Matki Bożej po prostu promować kulturę kaszubską, religijną, żeby się bawić nie tylko do obiadu, w czasie mszy świętej, ale też, żeby po prostu gromadzić społeczność, bawić się tutaj, weselić, poznawać kulturę i modlić się. Także po prostu taka druga część odpustu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ksiądz kanonik Stanisław Bach znany jest ze swojej kaszubskiej działalności, za co został wielokrotnie uhonorowany, m.in. Skrą Ormuzdową oraz Srebrną Tabakierą Abrahama. Prowadzi msze w języku kaszubskim, jest też współzałożycielem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Gościcinie. Oddział nas powstał w 1993 roku. Od 2001 roku mamy własny sztandar kaszubski, także możemy się poszczycić, bo na ponad 70 oddziałów w naszym województwie pomorskim tylko 40 parę osób, oddziałów ma ten sztandar. Festyn tradycyjnie przyciągnął tłumy. Na scenie prezentowały się liczne zespoły z najróżniejszych części Kaszub, na przykład z Pucka, Szymarka, Góry czy Szemuda. Wystąpiły również kabarety. Nie zabrakło stoisk z rękodziełem kaszubskim oraz smacznym poczęstunkiem. Były loterie fantowe, a na koniec zabawa taneczna.